Najbliższy czwartek rozpoczynamy 21 dni patrona miasta Pułtusk Świętego Mateusza, zainaugurowane 20 lat temu przez Akcję Katolicką, tu właśnie w tym miejscu. Zapraszamy Państwa do udziału w tych szczególnych dla Pułtuska dniach. Do miejskich obchodów powraca barwny korowód, którym uczcimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz korowodu uczestniczyć będziemy we mszy świętej podpustowej, odprawianej w intencji mieszkańców ziemi pułtuskiej przez księdza biskupa Piotra Rybelę. Zapraszamy także do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej Święty Stanisław Kostka, dzieje, duchowość i kult, aspekt pułtuski, mazowiecki i Kościoła Powszechnego. Nie zabraknie także atrakcji sportowych. A w programie po raz pierwszy w Pułtusku Olimpiada Szkół Miast Partnerskich, a także jak co roku. Wyścig po historię, mały bieg mateuszowy, zawody lekkoatletyczne, zawody wędkarskie, turniej tenisa ziemnego, regaty kajakowe, turniej szachowy, mistrzostwa w przeciąganiu liny. Po wyczynach sportowych. 22 września spotkajmy się w Pułtusku. To będzie wyjątkowy wieczór, jeśli będziecie tam razem ze mną. Obiecuję Wam dużo dobrej zabawy, dużo przebojów, dużo dobrej muzyki. Zabieram Was do innego świata. Pod warunkiem, że zechcecie mi towarzyszyć w tej podróży. Do zobaczenia w Pułtusku 22 września, a nie w szkole. Jazdą niedzielnego wieczoru w pułtuskiej bazylice będzie niezwykle znany i kochany zespół Arka Noego. Zapraszamy! Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy podczas 21 dni patrona Pułtuska, świętego Mateusza. Spotkajmy się już w najbliższy czwartek.